Cześć Gaciny, witam Was serdecznie w pierwszym naprawdę z wielu testów na żywo, którymi Was zasypię w tym miesiącu, ponieważ jak już na pewno widzieliście haul, który nagram po tym filmiku, bo chcę mieć trochę jednak twarzy do tamtego filmu, tylko postanowiłam, że już nagram jakiś test i na pierwszy ogień pójdzie podkład. Powiem Wam, że ja po prostu kocham, uwielbiam testować podkłady i pudry. Uważam, że to jest po prostu, gdybym miała kręcić jeden typ filmów makijażowych na YouTubie poza vlogami, bo wiem, że to bardzo lubicie, to byłoby właśnie testy pudrów i podkładów. Także uwielbiam po prostu tam przetestować wszystko, co na tym świecie jest, no ale wiadomo, ze względów finansowych to jest raczej niemożliwe. Ale ponieważ jak wiecie, na stronce Fragmaster, jak naprawdę są rewelacyjne ceny, to są produkty, za które wszystkie sama zapłaciłam, to jest film sponsorowany, wydałam własny hajs z YouTube'a, jak ja to powiem. Także po prostu zainwestowałam część pieniędzy, w sumie raczej 100% pieniędzy, które w tym miesiącu mi wpłynęły na kosmetyki, także po prostu ogrom kosmetyków, pudło kosmetyków do testowania, czy komuś na jedną przesyłkę. No ale na sam początek podkład z Revlon Nearly Naked, odcień 130 Shell, chciałam powiedzieć, ale nie, Shell 6. 130 Shell. Powiem Wam, że ja ogólnie mówiąc za firmą Revlon nie przypadam. Mam u siebie podkłady z Revlon, zresztą jeden nawet jeszcze zamknięty, też te podkłady Colorstay, które tam też są taniej, możecie dostać. Tego trzeba 4,99, także podkład za piątkę, nawet do testu, myślę, że super, super okazja. Nie przepadam za podkładami Revlon, bo na przykład ten fotofinish, który miałam, uważam, że jest jedynie dobry do aparatu, ogólnie jest strasznie maskowy, bardzo źle wygląda ten Colorstay, też testowałam kilka razy na sobie i nie podoba mi się, dla mnie to jest dużo większa macha, taka tapeta niż Estée Lauder WR, ta standardowa wersja, także no każdy lubi coś innego. Jeszcze powiedzmy 3-4 lata do tyłu na pewno bym nie pomyślała, żeby wziąć do testów podkład, który producent opisuje jako podkład z lekkim kryciem do średniego, który ma dawać naturalne wykończenie, który ma się wtapiać w skórę, ma być dobry do cery normalnej, suchej i mieszanej, nie do cery tłustej, także myślę, że normalna, sucha i mieszana, czyli też na przykład dojrzała, pod to podchodzi naturalne wykończenie, SPF 20, także już coś. Odcień 130 wybrałam, ponieważ chyba ten był najjaśniejszy dostępny, a ponieważ Ania wysmarowana są opalacze, myślę, że ten odcień będzie się całkiem fajnie sprawdzał, także on jest już pozamykany, już jest cały czas pozamykany, taki do mnie przyszedł. Ogólnie to stronę Wam bardzo polecam, już od lat tam kupuję też perfumy, pielęgnacje, teraz zauważam, że pojawiło się tam z Estée Lauder, z Clinique, z takich droższych marek produkty, zawsze te 20-30% taniej, też jest ten kod rabatowy powyżej 40 funtów, także myślę, że całkiem spoko. Z tego co już wiem, co się naczytałam, podkład jest bardzo wodnisty i nie ma pompki. I w ogóle wydaje mi się, że zmienili opakowanie, że kiedyś było inne. To wygląda w ten sposób. Może gdzie jest produkowane? Ten konkretny jest made in USA, także nie wiem, czy to są jakieś różne opakowania. Także dobra, już otwieramy, odkręcamy. No i tak jak właśnie wiedziałam, podkład znajduje się z takim wielkim otwarciem. Tak, bo to, że jest bez żadnej pompki. Bardzo, bardzo wodnisty, zobaczcie, spływa. Jeśli chodzi o zapach, powiem Wam, że tak, bierzemy poprawkę na to, przepraszam bardzo, jak on się sprawdzi w okolicach nosa, ponieważ ja jestem przeziębiona, ale zapach perfumowany i właśnie oglądałam filmik, bo często też oglądam jakby testy innych dziewczyn, zanim zacznę coś testować, żeby, nie wiem, czasem się nie zasugerować, tylko zobaczyć innych opinie. U Ani, Anna Wenger, Boże, nie pamiętam, na pewno coś przekręciłam. W każdym razie Ania tam miała, że on czuć od niego drożdżami, chyba to jest właśnie taki drożdżowy zapach. Odcień Shell jest ewidentnie w żółtych tonach, no dosyć ciemny mi się wydaje, zobaczymy jak się sprawdzi. I tutaj akurat mi się chwycił on, Glam Brush SS3, czyli po prostu pędzel syntetyczny. Syntetyk od Hani, uwielbiam te syntetyczne pędzle, widzę, że wzięłam sobie za mało, no ale już zaczynamy, może się troszkę przybliżę, myślę, że odcień jednak będzie całkiem dobry. Opinie na temat tego podkładu po prostu słyszałam
przeróżne. Jeden jeszcze są bardzo zadowolone, drugi mniej. Pamiętam takie jeszcze stare testy u Oleśki, jak ona pokazywała, że ten podkład muszę dołożyć. Że ten podkład jej po prostu plamami schodzi, że on bardzo, bardzo źle wyglądał. To też dziewczyny też pamiętam pokazywały, że on nim na przykład suche skórki podkreśla, co mamy taki właśnie lekki super podkład. No nie wiem, ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jest godzina 11. Jak ten filmik kręcę dzisiaj, no nie wychodzę z domu, no bo mówiłam, no męska grypa, ale ponieważ powiedziałam, że filmiki będą codziennie w lutym, no to będą codziennie i trzeba coś kręcić. Trzeba kręcić i zarobić na kolejne kosmetyki, na kolejny miesiąc. I powiem wam, że jeśli chodzi o ten pędzel, w ogóle świetne są te pędzle syntetyczne. Jestem tak ciekawa tych szczotek od Hani, muszę te szczotki też zamówić. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się z nim tutaj pracuje, wiem, że Agata nie lubi tego słowa. Bardzo przyjemnie się go rozprowadza. Na skórze uważam, że ona bardzo ładnie. To jest ten rodzaj wykończenia, który ja ostatnio po prostu uwielbiam. To jest podobny rodzaj wykończenia jak ten podkład z Charlotte Tilbury, ten ostatni Light Wonder Foundation chyba, który testowałam. I zobaczcie, jak to wygląda. Z tym, że ten ma nawet takie całkiem fajne krycie i kolor też jest fajny, z tym, że właśnie smarowałam się samo opalaczem i powiem, że ta jedna warstwa, myślę, że bez dokładania jest naprawdę w porządku, ślicznie wygląda na buzi, ślicznie. Kupiłam też, jak wiecie, już na pewno z tego open boxa puder z tej samej serii, ale uważam, że testować podkład powinno się z produktami, które już się zna, bo taki jeden wielki test produktów, to często nie wiemy, co poszło źle, jeśli coś poszło źle, albo czego jest wina, że coś wygląda nie tak, jakbyśmy chcieli. No w aparacie wygląda ślicznie, na żywo też wygląda bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dajcie ludzie jakieś lusterko, żeby z bliższej odległości na siebie mogła popatrzeć. I powiem, że to nie powchodził w por, żadne jakieś takie linie mimiczne. Nie mimiczne, to się mówi. Ale nie, naprawdę wygląda. Na pierwsze wrażenie wygląda świetnie. Ile ta aplikacja trwała pędzelem? Raz, dwa. U kogoś to ostatnio widziałam. Nie wiem kogo, czy nie też u Agaty. Żeby właśnie też rozgrzać ręce. I tak przyłożyć do skóry. To podkład się tak lepiej wtopi pod wpływem ciepła, po prostu będzie fajniej wyglądał, ale powiem wam, że no pierwszy raz produkt z Revlon mi się ogólnie podoba. Mam też, miałam korektor pod oczy, nie lubiałam, dużo miałam produktów z Revlon, które poddawałam, a tutaj naprawdę no jestem pod wrażeniem, jestem przekonana też, że mojej mamie by się ten produkt spodobał. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda, także powiem wam, że ja teraz super, wow, jakby tak to wyglądało, to chyba szapoba po prostu, miazga. Także ja teraz kończę swój, aha, jeszcze w ogóle nie czuję go na skórze, nie czuję, że on się na skórze. On ani nie zastyga, ani nie jest jakiś lekki, ani klejący, ani nie jest jak uczucie ekstra kremu czy ekstra nawilżenia. Po prostu jest lekki, niewyczuwalny i bardzo ładnie wygląda w aparacie, także no. Super, super. Także dobra, kończę swój makijaż. Kręcę dla was open boxa. Pokażę wam, co zamówiłam, co będziemy dalej testować i widzimy się za kilka godzin. Ale pierwsze wrażenia? Miazga, super. Wracam już z skończonym makijażem. Napiszę wam wszystkie produkty, które mam na sobie na dole w opisie, żeby nie przedłużać tego testu. I powiem wam, że po przypudrowaniu właśnie puderem z MAC-a, tym Studio Fix, bo to jest mój sprawdzony puder i właśnie mam takie postanowienie, że jeśli chcę testować nowe podkłady, używam na nie sprawdzonego pudru, a jeśli chcę używać nowe pudry, używam podkładu, który wiem, jak się zachowuje. Także uważam, że wygląda naprawdę no przepięknie. Tak mi się ten efekt podoba na skórze i mimo, że właśnie jestem taka przeziębiona i w ogóle, to tym makijażem się tak rozbudziłam i aż chce mi się coś działać, także jeszcze raz może wam pokażę
z bliska, jak on wygląda na twarzy. Oczywiście na twarzy mam też rozświetlacz, róż i wszystko. I w całości to wygląda jeszcze bardziej spójnie, ale powiem wam, że na czole naprawdę ten podkład tak nie przebija, wygląda moim zdaniem rewelacyjnie. Tym bardziej, że ten puder z maka ma taką trochę tendencję do robienia machy, a przy tym pudrze wygląda naprawdę świetnie. Przynajmniej moim zdaniem, tak jak widzę siebie na żywo, nie wiem, jak to oczywiście będzie w aparacie oddane. Nie chcę też za bardzo rozjaśniać tutaj kolorów, bo efekt może być przekłamany, zbyt taki rozmyty i wiecie, wygładzony. A to przecież nie o to w tych testach chodzi. Super, jak na razie super. Minęło jakieś 10 minut oglądania tej właśnie aplikacji. Także ja do was wrócę za kilka godzin z podsumowaniem. Jeszcze powiem wam, że to, co mam nałożone na ręce, to tak patrzę, bo mówię, w tym to jest miejscu i on naprawdę, on się tak jakby stopił nawet ze skórą i tak bardzo nie dać, gdzie on jest ważny, że nie oksydował, bo tego się aż najbardziej boję, że nowy podkład zacznie mi oksydować i będę wyglądała po prostu pomarańczowa wariatka. Także to tyle w tej części, widzimy się za kilka godzin, ale super. Cześć kochani, dochodzi godzina 17 i powiem wam, że to już na pewno będzie pora na zakończenie tego testu, czyli jakieś 6 godzin go dzisiaj nosiłam. I co sądzę o podkładzie, pomijając fakt, że z nosa i z okolic ust tutaj mi wszędzie poschodził, bo to że gdzieś smakałam, wycierałam sobie usta grubszą warstwą jakiegoś kremu, żeby nie popękać i oczywiście błyszczą po prostu mega. Ogólnie myślę, że podkład wygląda całkiem w porządku, tak jak mówię, dzisiaj za bardzo się nie narobiłam, po prostu raczej leżałam i starałam się trochę odpocząć, bo to już mam trochę bardziej aktywny dzień i powiem wam, że myślę, że gdybym go trochę mocniej przypudrowała, to na czole aż tak mocno by się nie świecił, ale też dałam szybcio! Boże, sorry, ale dałam też na czoło dosyć dużo rozświetlaczy, to tak omiła to tym rozświetlaczem, ale ogólnie myślę, że ten podkład aż tak źle nie wygląda, ale ja wyglądam bardzo źle teraz po prostu w podglądzie, jak się patrzę, to jakaś porażka, no ale nie można nie dokończyć filmiku. Ogólnie myślę, że podkład naprawdę fajnie, bo ogólnie myślę, że podkład całkiem fajnie wygląda i nie mogę mu za dużo zarzucić, bo nie ściemniał, nie pooksydował. Ja się bałam, że będzie takimi właśnie plamami schodził, jak to na niektórych testach widziałam, ale tak się nie stało i myślę, że będzie fajnie ma się do cery suchej, do cery dojrzałej. Ja mam cerę, będzie taką raczej naturalną, normalną, która mi się za bardzo nie przetłuszcza i on też tutaj nie miał za bardzo gdzie jakby walczyć, nie wiem, z wydzielaniem sebum, po prostu on się dosyć mocno wyświecił na czole, ale też nie uważa na przykład, uwaga, zbliżenie, uwaga, żeby on też za mocno mi na tym czole gdzieś, nie wiem, w pory powchodził, czy zrobił jakiś taki tłusty, czy ciastkowy, nie, on po prostu się dosyć mocno wyświecił, może bym nałożyła dwie warstwy, bo go trochę mocniej przypudrowała, to wyglądałoby lepiej. No to jak wam mówię, tutaj te okolice nosa, no to wiadomo, tutaj nie patrzymy, ale naprawdę myślę, że całkiem ładnie też tutaj utrzymał produkty. To są te produkty z W7, czyli naprawdę tanie produkty, od których nie oczekuję jakichś, nie wiadomo, jakiejś wielkiej trwałości. Także sami ocenicie, czy to jest produkt dla was, co sądzicie i czy on by się u was sprawdził. Na pewno w kolejnych dniach, może jutro nie, bo jutro będą mieli czegoś innego testy. A może po tym weekendu go trochę dłużej ponoszę, na pewno dzisiaj we vlogach będę wam dawała znać, jak on się trzyma przez cały dzień, co widzę. Bo teraz jedyne co mam ochotę, to po prostu zmyć makijaż i tak się walnąć, powiem wam, na sofę i leżeć i napić się herbaty i odpocząć, bo porażka, ale ogólnie oceniam ten podkład wysoko. Myślę, że jednak ten od Charlotte Tilbury dużo lepiej wyglądał po takim czasie jak ten, ponieważ aż tak mocno, mam wrażenie, mi się czoło nie błyszczało, no ale to mówię, rozświetlacz, ja to rozświetlacza sobie nie żałowałam. Także kochani, to tyle w tym teście, jeśli chodzi o taki pierwsze użycie podkładu z Revlon Nili Naked. Dawcie kciuk w górę, jeśli mi się wam podobał. Przysyłam wam dużo pozytywnej energii, prześlijcie mi dużą dawkę zdrowia. I tyle, widzimy się w kolejnym filmiku. Dzięki, trzymajcie się, po godziny. Pa, pa.